Pierwsze podejście i poszli, masę na lekko podniosło. Znowu Freak pięknie to rozegrał. Ależ jest szybki Max Freak, ależ jest płynny, ależ jest harmonijny. I on jest z przodu, Madsen drugi, trzeci, Freddy Lindgren. Tak było też przy pierwszym podejściu do wielkiego finału. Co wykombinuje Madsen? Czy podaruje mu jakiś błąd, jakiś mały błędzik Max Freak? Na razie na to nie wygląda. Za Madsena zaraz będzie się zabierał Freddy Lindgren, zjeżdża do krawężnika Fryderyk. Teraz pójdzie po odsypanym, zmienia koncepcję Freddy Lindgren, ale tam prędkości nie zbudował Max Freak. Za chwilę będzie kończył trzecie okrążenie i będzie o krok od tego wielkiego, historycznego australijskiego triumfu na stadionie PGE Narodowym, bo Australijczyk tu jeszcze nigdy nie wygrywał. Max Freak ma ostatnie 100 metrów, ostatni łuk i oto Max Freak triumfuje w Warszawie. Szapoba! Fenomenalnie, fenomenalnie dzisiaj pojechał Max Freak. Wiesz co, jak w całych zawodach dwa razy pokonujesz Smartnika, to zwycięstwo należy...